przed laty wśród wiernych tu we Lwowie i na wschodzie opowiadano, że jest w Wilnie Matka Boża Ostrobrodzka. I przez te bramy przychodzą ludzie i nie ma takiego człowieka, który przychodząc tą bramą nie ściągnąłby ze swojej głowy kapelusza. To były czasy, kiedy była moda na kapelusz i kiedy powszechnie w szkołach mówiono, że wiara to przeżytek ludzi nieobrazowanych. Taką nieobrazowaną osobą była matka księdza Bronisława. Mówiono o niej w jej rodzinnej wiosce w Komargorodni, Tomaszpilskiego rejonu na Winnicy, że jest niewykształcona i dlatego tak bardzo wierząca, że pieszo chodzi do kościoła w Miaskówce. Jej syn Bronisław jednak zdobył wykształcenie. On skończył studia weterynarii w Tulcinie i wrócił do swojej wioski. Został lekarzem weterynaryjnym w sowchozie. Bronisław zdobył wykształcenie, ale nadal pozostawał takim wierzącym jak jego mama. To były czasy, kiedy nie było księży, a kościoły stały rozwalone. Z Komargorodu do bliższego czynnego kościoła w Miaskówce było 60 kilometrów. Jeździł tam autobus, ale z trzema przesiadkami. A potem jeszcze trzeba było iść 3 kilometry, aby być na mszy świętej. Tam, w Miaskówce, Bronisław spotkał księdza Mosinka. Człowieka, jeśli powiedzieć, że był wykształcony, to właściwie nic nie powiedzieć, bo to był myśliciel, badacz. Był pierwszym człowiekiem, który zwalczał tyfus. Po spotkaniu z księdzem Mosinkiem to było spotkanie na całe życie. Bronisław wkrótce przeniósł się do Lwowa, a we Lwowie znalazł się wśród profesorów osobistości wielkiej nauki i głębokiej wiary. Dyletancka nauka, mawiał nieraz ksiądz dr Mosin, prowadzi do zrozumiałości, ale wielka nauka prowadzi do Boga. A we Lwowie zawsze byli i nawet są ludzie takiej wielkiej nauki i głębokiej wiary. Bronisław cieszył się, że jest we Lwowie, że wraz z takimi ludźmi jak profesor Henryk Mosink, profesor Mieczysław Gębarowicz, profesor Wilczyński, pani Maria Chomy jest w obecności Boga, miłosiernego Ojca. Chciałbym podziękować każdemu z was, że doczyniliście tego kapłana. Każdy z was był zawsze gotowy mu pomóc. Jest okazja i przyczyna podziękować prezydentowi Polski Andrzejowi Dudzie, podziękować konsulom generalnym i współpracownikom, podziękować wojewodom, podziękować biskupom, którzy ułatwili mu pobyt w Polsce podczas leczenia, podczas operacji, w ułatwieniu dokumentów. Ktoś starał się, aby w jego domu było ciepło. Ktoś przywiózł mu ziemniaki czy cebulę. Ktoś mu pomagał iść po schodach. Dziękuję pani Nadzie, która nieustannie 10 lat miała to za szczęście pomagać takiemu kapłanowi. Drogim siostrom zakonu i kapłanom,
a także biskupu, arcybiskupowi dziękuję w imieniu księdza Bronisława. W 1979 roku biskup Marian Rychowicz w Lubaczowie tajemnie udzielił święceń kapłańskich Bronisławowi, który kończył 41 rok życia. To były czasy formowania sowieckiego człowieka, a ksiądz Bronisław wbrew temu udzielił wtedy pierwszego rozgrzeszenia skruszonemu człowiekowi, a potem jeszcze jednemu. I tak zaczął swoją posługę kapłańską, posługę ukrytą przed historią i przed ludzkim okiem. Cieszył się, że udzielił rozgrzeszenie i uwolnił człowieka z grzechów. Na drugi dzień znowu wysłuchał przystępujących do spowiedzi. Minął tydzień, miesiąc, rok, potem mijały lata. On ciągle był w cieniu konfesjonału. Potem rozpadało się Wielkie Imperium i upadała Berlińska Ściana. Z mapy zniknął Związek Radziecki. Zacierała się pamięć o głośnej działalności KPSS. A ten człowiek mało mówił, przychodził, siadał do konfesjonału, słuchał i odpuszczał grzechy. I tak 44 lata. W jego pokoju wisi obraz kaplana spowiednika. Na schodach wznoszących się do góry stoi postać anioła z mieczem ognistym i niewzruszonym wzrokiem. Takiego sędziego nie podkupisz. A w dole leży ksiądz w kajdanach. Trzeba jednak przypatrzyć się temu obrazowi Stachiewicza, bo ten anioł w lewej ręce trzyma wagę, która osądza czyny każdego. Waga na szarach przychyla się w stronę więźnia. I jest to radość, że ten człowiek przebaczył urazy i jest zbawiony. Obraz ten jest obrazem laski spowiedzi. Ma za sobą prawdziwą historię. W Holandii ponad 100 lat temu oskarżono kapłana spowiednika o zabójstwo człowieka. W kościele, w którym spowiada, wątpliwości nie było, bo na kobrze kapłana była krew zamordowanego, ręka w krwi, konfesjonal z kropliami tej samej krwi. Kapłana skazano na dożywotnie więzienie i o nim zapomniano. Po 25 latach jednak w owej miejscowości umierał pewien człowiek, który kiedyś służył w kościele. I oto ów człowiek publicznie przed śmiercią złożył wyznanie, że to on 25 lat temu zamordował człowieka. Potem poszedł do spowiedzi, wziął stół kaplana i skrwawioną ręką dotknął jego kąsy. Otrzymał rozgrzeszenie i cichaczem wyszedł z kościoła. Potem zawiadomił na policję o zbrodni w kościele. Wiadomość o niewinności kapłana spowiednika poruszyła całą miejscowość. Posłano gońca z listem natychmiastowego uwolnienia z więzienia niewinnego kapłana spowiednika, który nie naruszył tajemnicy spowiedzi. Ale kiedy goniec przybył do miejsca katorgi, ksiądz ów poprzedniego dnia zmarł i już był na innym sądzie. Był przed Bogiem.
sąd, który przechylił się teraz na jego korzyść, bo przebaczył swojemu oskarżycielowi. Księże Bronisławie, ty wpatrywałeś się zawsze w ten obraz spowiednika. Po całodziennym posługiwaniu się, kiedy wracałeś do domu, dziękowałeś, że ludzie nie pogardzili łaską Bożą i przyszli w ten dzień do spowiedzi. I oddałeś każdego człowieka w opiekę Matki Bożej Łaskawej, Matki Bożej Ostrobramskiej i tej, co w Częstochowie swój lud prowadzi do zbawienia. I dzisiaj, w jej dzień, niech więc ta szala w ręce anioła przychyli się w Twoją stronę, abyś dostąpił radości w domu Ojca w niebie. Amen.